W Augustowie i Sejnach nową aktywnością wykazali się oszuści naciągający seniorów. Właśnie pojawiła się kolejna legenda, która służy do wprowadzenia potencjalnej ofiary w błąd i w efekcie niekorzystnego rozporządzenia oszczędnościami, które latami zbierane są na tak zwaną czarną godzinę, poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku. Nowa opowieść snuta przez przestępców to obietnica uzyskania wsparcia unijnego w sfinansowaniu opieki nad seniorem. W tę historię uwierzył niestety mieszkaniec Sejn. 88-letniego mężczyznę oszust zaczepił na ulicy. Przedstawił się jako pracownik Sejneńskiego Urzędu Miasta i podstępem, pod pretekstem omówienia sprawy rzekomej dotacji, skłonił seniora, by ten zaprosił go do swego mieszkania. Tam cierpliwie budował zaufanie przyszłej ofiary i utwierdzał sędziwego mężczyznę w przekonaniu, że unijne wsparcie rozwiąże problem finansowania opieki nad seniorem. Obietnicami skłonił go do pokazania zgromadzonych w domu oszczędności. Potem sprawy potoczyły się szybko. Chwila nieuwagi wystarczyła, że z mieszkania zniknął i oszust, i pieniądze. Do prób wyłudzenia oszczędności w oparciu o taką samą fałszywą obietnicę uzyskania przez seniorów unijnego dofinansowania do opieki doszło również, jak się dowiedzieliśmy, w Augustowie i Netcie. Tam jednak na próbach się skończyło.